Szanowni Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie na spotkanie z mediatorem w ramach zorganizowanego przez nasze Stowarzyszenie Akcji Internetowej Dogma Pomoc. Moim dzisiejszym rozmówcą jest pani Magda Dzieciuchowicz. Dzień dobry Państwu. Mediator i doradca obywatelski współpracujący z naszym stowarzyszeniem. Chcielibyśmy podczas dzisiejszej rozmowy przybliżyć Państwu temat mediacji prowadzonej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Chcemy się skupić na obecnej sytuacji pandemii w naszym kraju. Niestety punkty są zamknięte, nie są dostępne dla osób, które chciałyby nas odwiedzić, natomiast punkty i porady udzielane są telefonicznie, głównie telefonicznie. Również mediacja udzielana jest w formie zdalnej. Dlatego pani Magdo, proszę nam przybliżyć troszeczkę właśnie kwestię tego, jak to jest prowadzone z punktu widzenia mediatora. Ostatnimi czasy wszyscy mediatorzy i nie tylko mediatorzy zadawaliśmy sobie pytanie, czy jest możliwe tak nagłe wprowadzenie mediacji za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zostaliśmy do tego zmuszeni i jednoznacznie wszyscy mediatorzy, profesjonalni pełnomocnicy, adwokaci, radcowie prawni oraz sędziowie wyrażają taką opinię, że mediacja zdalna jest rozwiązaniem w czasach pandemii, czyli jesteśmy w stanie uregulować kwestie, które są dla nas sporne właśnie za pomocą narzędzia, jakim jest mediacja. Jakby to się miało odbywać w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prawnego i mediacji? Pierwszym krokiem, który musimy uczynić, żeby próbować rozpocząć procedurę mediacji, powinniśmy po prostu zadzwonić do Urzędu Miasta i umówić się na poradę. Wszystko jedno, czy to będzie porada prawna, czy to będzie porada obywatelska, czy to będzie bezpośrednio telefon do mediatora. Bardzo często osoby, które myślą o mediacji, zadają sobie pytanie, czy ich sprawa nadaje się do mediacji. I drugie pytanie w obecnej sytuacji jest takie, czy ta sprawa jest możliwa do rozwiązania bez bezpośredniego kontaktu osobistego z drugą stroną. Mediator, zadaniem mediatora jest uzyskanie informacji od osoby, która próbuje daną kwestię rozwiązać w mediacji, zorientować się, czy już jest odebrana od tej osoby zgoda na mediację. Jeżeli konflikt jest tak mocno zaawansowany i ta osoba nie jest pewna albo w ogóle nie chce pytać tej drugiej osoby z różnych przyczyn, taką zgodę na mediację może uzyskać sam mediator. My, mediatorzy, jesteśmy przygotowani do komunikacji, wiemy, w jaki sposób rozmawiać z drugą osobą, jesteśmy neutralni i czasem się okazuje, że łatwiej jest mediatorowi uzyskać tę zgodę na mediację niż samej osobie zainteresowanej. Często osoba właśnie taka niezależna wzbudza większą sympatię i zaufanie. Tak, przede wszystkim zadajemy kluczowe pytanie, czy są jakieś kwestie, które druga strona chciałaby w tym momencie, w tej chwili uregulować, rozwiązać lub w ogóle po prostu porozmawiać. Jeżeli już mediator uzyskał tę zgodę na mediację, bądź osoba, która dzwoni do nieodpłatnych punktów, informuje mediatora, że ta zgoda na mediację jest z drugiej strony, w dalszej kolejności trzeba byłoby umówić się na kolejną wizytę, tą zdalną, zarezerwować sobie czas. No tak, myślę godzina, dwie, bo w nieodpłatnych punktach jest... Do dwóch godzin jedno spotkanie może się odbywać do dwóch godzin. Do dwóch godzin może się odbywać jedno spotkanie i wtedy mediator już rozpoczyna procedurę mediacyjną. Jeżeli osoby ustalą pewne kwestie, dojdą do porozumienia, już o samej procedurze mediacji tu może nie będę opowiadać, ale jeżeli dochodzi do zawarcia ugody
No to co dalej, jeżeli my się bezpośrednio nie widzimy, a ugoda musi być przez obydwie strony podpisana. Mediator musi do tej ugody napisać protokół z mediacji, w którym informuje sąd, jeżeli taka ugoda podlegałaby zatwierdzeniu, ponieważ nie każda ugoda... Kierowana jest do sądu, nie każda, nie ma takiego obowiązku. Czasem ludzie po prostu rozmawiają o rzeczach, które są dla nich ważne, a nie wymagają one żadnej regulacji sądowej. No więc tu mamy sprawę oczywistą, jeżeli się na coś umówiły, doszły do ugody, no to wystarczy tylko spisać to na mailu i wymienić między sobą, powiesić gdzieś na lodówce i codziennie czytać, na co myśmy się tam umawiali. Można też ewentualnie właśnie wysłać pocztą też tym osobom. Takim... Można wysłać oczywiście pocztą, jeżeli osoby, z którymi rozmawiamy, nie są wyposażone w tak nowoczesny sprzęt, komputer. Można to zrobić. Mediator po prostu zapisuje te warunki ugody, wszystkie te kwestie, o których strony rozmawiały i wysyła pocztą. Także osoby starsze, które no nie korzystają na przykład z komputera, również mogą wziąć udział w takiej mediacji i otrzymają taki protokół od mediatora. Czy w ogóle, ja tak zastanawiałam się, od jakiegoś czasu zastanawiam się, czy my, Polacy, w ogóle przyjmiemy taką formę rozwiązywania sporów. Bardzo często chcemy sami rozwiązywać te problemy. Wydaje nam się, że najlepiej wiemy, co chcemy zrobić, co jest dla nas dobre. I czy tutaj ta trzecia osoba w ogóle jest nam potrzebna? I ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że tak, że bardzo często mediator jest w stanie pomóc rozwiązywać jakieś określone kwestie. Może dlatego, że jest właśnie neutralny w tym konflikcie. Jeżeli osobom zależy na tym, żeby pewne rzeczy zostały ustalone, to tak, to Polacy coraz częściej sięgają po takie narzędzie, jakim jest mediacja, po to, żeby uregulować różne sprawy, różne problemy. I popularność mediacji wzrosła w czasach pandemii. Być może zostaliśmy zmuszeni do tego, też niejednokrotnie przez sądy. Sądy nakłaniają, pokazują walory mediacji. Obecnie też mamy problem z tym dostępem do sądów jednak. Te rozprawy, które miały się odbyć, zostały też przełożone. No i przede wszystkim dużą zaletą jest to, że mediacja może być po prostu szybszym sposobem rozwiązania konfliktu niż sprawa w sądzie. No, sprawy się ciągną czasami latami, a tu w przypadku mediacji jesteśmy w stanie, powiedzmy, w kilka tygodni czy tam kilka miesięcy wszystko ustalić. Ja myślę sobie nawet, że w kilka tygodni przechodzimy właśnie już teraz do tej mediacji sądowej, to znaczy nawet nie sądowej, bo mamy dwie możliwości rozwiązywania sporów, które mają zostać uregulowane w sądzie. Można to zrobić na zasadzie mediacji przedsądowej, czyli mediacja przedsądowa to jest taka mediacja, gdzie to nie sąd kieruje sprawę do mediatora, czyli nie za pośrednictwem sądu, tylko strony same zgłaszają się do mediatora i same chcą uregulować dane kwestie. Nawet można to zrobić w czasie, kiedy sąd nie zdecydował o tym, tylko osoby przemyślały sytuację, rozmawiały z pełnomocnikami. Pełnomocnicy pokazali, że jest taka możliwość nie czekania na kolejny termin rozprawy, tylko w międzyczasie mogą się osoby udać do mediatora i próbować rozwiązać te kwestie sporne w mediacji. I my to w dalszym ciągu nazywamy mediacją przedsądową, czyli taką, która nie jest ze skierowania sądu, tylko
osoby same dobrowolnie przyszły do mediatora, żeby o tych kwestiach spornych porozmawiać. W takiej właśnie sytuacji, tutaj chciałam dodać, możecie Państwo przyjść do naszych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego i właśnie wtedy możecie Państwo nas skorzystać z takiej przedsądowej mediacji. Tak, w tych nieodpłatnych punktach pomocy prawnej nie może być sprawa jeszcze na wokandzie sądowej, czyli zanim w ogóle wystąpimy do sądu z pozwem czy też z wnioskiem, nieodpłatna mediacja właśnie obejmuje takie sprawy. Jak w takim razie poprzez mediację zdalną w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej mielibyśmy to zrobić, my mediatorzy? Otóż po tym pierwszym kontakcie ze stronami, już uregulowanymi wszystkimi, może nie uregulowanymi, ale ustalonymi wszystkimi kwestiami, mediator proponuje zapisanie już konkretnych tych ustaleń w formie ugody. Ugody, która będzie możliwa do zatwierdzenia przez sąd, czyli takiej ugody, która nie ma sprzeczności, jest zgodna z przepisami prawa, nie służy obejściu prawa i jest zgodna z zasadami współżycia społecznego. Taki projekt ugody mediator przygotowuje, wysyła albo przez mail adresem, przez maila, albo wysyła pocztą. Osoby czytają to, taką ugodę, znowu umawiają się na kolejny termin, bo dalej mówimy o sytuacji, w której jesteśmy w tym nieodpłatnym punkcie mediacyjnym. Umawiamy kolejną wizytę i dyskutujemy z mediatorem na temat tych uzgodnień. Jeżeli okazuje się, że jednak coś wymaga jeszcze przedyskutowania, to rozmawiamy za pośrednictwem telefonu i tu możemy się posłużyć mediacją wahadłową, czyli rozmawiamy z mediatorem sami, strony rozmawiają same, przekazują te wszystkie wątpliwości, kwestie jeszcze ewentualne do przedyskutowania. Mediator dzwoni do drugiej strony, informuje, bo w tym nieodpłatnym punkcie mediator sam na kolejną wizytę nie może się umówić, więc prosi tę drugą stronę, żeby ona umówiła kolejną wizytę w nieodpłatnym punkcie. Kontaktuje się z mediatorem. Mediator dyskutuje znowu o tych kwestiach. Przygotowuje już w oparciu o te wszystkie ustalenia ugodę i wysyła projekt tej ugody znowu albo pocztą, albo przez maila. Jeżeli wszystkie ustalenia akceptują dwie strony, dochodzi do podpisu. Dochodzi właśnie do podpisu. To jest ta najważniejsza kwestia. Jeżeli strony się dogadały i są wspólnie, chcą podpisać tę ugodę, podpisują i ona ma wtedy moc, można powiedzieć, nawet tak w cudzysłowie prawną. Tak, już ma. W momencie, ma Pani tutaj rację, w momencie, nawet nie zatwierdzona przez sąd. Nie zatwierdzona, ona już ma moc, dokładnie tak. Ona już ma moc prawną. Co później te osoby muszą zrobić? No, jeżeli chciałyby zatwierdzić taką ugodę przed sądem, to mediator wysyła protokół, zresztą zawsze wysyła protokół do dwóch stron, po to, aby każda z tych osób miała możliwość złożenia takiej ugody w sądzie. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w mediacji przedsądowej odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez którąkolwiek ze stron. Więc jeszcze do takiej już ugody zapisanej, do tego protokołu, który pisze mediator, jest potrzebny wniosek, w którym prosimy sąd o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Czy takie zatwierdzenie odbywa się na jednej rozprawie, czy to jeszcze trwa dłużej? Sąd na posiedzeniu niejawnym już nie wzywa tutaj osób zainteresowanych, tylko na posiedzeniu niejawnym
czy ta zapoznaje się z treścią tej ugody, sprawdza, czy wszystkie dokumenty i w ogóle, czy ta ugoda może być zatwierdzona, czyli wszystko się zgadza prawnie. Sprawdza, czy ten wniosek został złożony, bo tylko na tej podstawie może zatwierdzić taką ugodę. I tu chciałabym jeszcze też zaznaczyć, że zatwierdzenie takiej ugody jest bezpłatne w sądzie. Nic się za to nie płaci. Czyli nam się już zmniejszają też koszty. Dlaczego korzystniej jest w tym momencie skorzystać z mediacji? Tak, w kwestiach alimentacyjnych najpopularniejsze sprawy w tej chwili to są sprawy o alimenty. Podniesienie, obniżenie, uregulowanie w ogóle alimentów. Też popularne w mediacji są sprawy uregulowania kontaktów. No i wszelkie cywilne spory również. To w tej chwili mediacja przeżywa taki, no może nie renesans, chociaż już jest od dawna, więc można byłoby nawet w ten sposób powiedzieć, ale wydaje mi się, że po prostu ludzie zaczynają myśleć o takiej formie częściej niż kiedyś. Chcielibyśmy Państwa tutaj z Panią Magdą serdecznie zaprosić do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Jeżeli Państwo macie jakieś dylematy, jakieś kwestie sporne, warto się skonsultować z prawnikiem, doradcą obywatelskim, a także już bezpośrednio z mediatorem, wyjaśnić te kwestie. Może da się to faktycznie polubownie załatwić, bo oczywiście jeżeli obie strony są zainteresowane, do tej mediacji dojdzie. No niestety są sytuacje jednak, których mediator, jeżeli ktoś nie jest chętny, no, nic nie zrobi. No. Nawet... Mimo całej naszej możliwości, jakie tak. mamy, rozmowy, no, musi być dobrowolność przede wszystkim. Nawet jeżeli nam się wydaje, że ta druga strona, ja się z tym spotykam często, że pani mediator, ale nie, druga strona na pewno nie wyrazi zgody na mediację. Proszę dzwonić i pytać. Mediatorzy naprawdę są przygotowani do tego, żeby do trudnych rozmów, żeby uzyskać informacje na ten temat. Osoby, które są w konflikcie, niestety się bardzo często nie słyszą, też się nie rozumieją. A co za tym idzie? Bardzo często te komunikaty odbierają przez pryzmat swoich jakichś uprzedzeń, czy też tej wiary w przekonanie, że już bardzo dobrze tę drugą osobę znamy. I warto dzwonić, warto pytać i próbować rozwiązywać polubownie te kwestie, wszystkie sporne. Ponieważ każda osoba, która skorzysta z takiej metody, jest osobą wygraną. Dlatego, że ugoda zawarta przed mediatorem musi być akceptowalna dla każdej ze stron. Więc i tego tu mediator pilnuje, żeby te propozycje były wypracowane wspólnie, zgodnie i nie ma takiej sytuacji, żeby któraś osoba miała poczucia krzywdy. To znaczy oczywiście, jeżeli rozmawiamy, jeżeli próbujemy kwestie sporne rozwiązywać polubownie, no to jesteśmy już przygotowani na to, że no, nie wszystko będzie tak, jakbyśmy chcieli w idealnej sytuacji. I to właśnie też jest rola mediatora, żeby pokazać drugiej stronie, aby spróbowała zrozumieć tę perspektywę drugiej osoby. Ja myślę, że to jest najlepsze właśnie zakończenie naszej rozmowy, najbardziej pozytywne. Dziękuję Pani Magdo bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. A Państwa zapraszamy na kolejne nasze filmiki. Do widzenia. Do widzenia.